21 chromosom. Myśląc o zespole Dauna, myśląc o tego typu schorzeniu genetycznym, myślę, że dojść możemy do jednego podstawowego wniosku. Jest to chyba najbardziej rozpoznawalne schorzenie i zaburzenie właśnie o charakterze genetycznym. 21 marca, gdy no w, tym, w tym roku uczniowie nie będą mieli możliwości skorzystania z Dnia Wagarowicza, bo przypada on akurat na sobotę. Ale myśląc o 21 marca, na pewno natychmiast wielu z nas myśli o, o pierwszym dniu wiosny. Nareszcie po, po trudach i mrokach zimy przechodzimy do momentu, w którym no, pojawia się wiosna, radość, uśmiech itd. Tego samego dnia obchodzony jest Światowy Dzień, Osób z zespołem, z zespołem Downa. Jest to, jest to, wydaje mi się, niezwykle istotny dzień z kilku względów. Zespół Downa został tak naprawdę jakby może nie tyle odkryty, co jego przyczyny zostały odkryte. Przez wspominanego przeze mnie we vlogach wielokrotnie już profesora Jerome Leżena. Profesor dostrzegł, że mamy trzeci chromosom, tak zwaną trzecią, tak zwaną trizomię, 20, dokładnie pierwszego chromosomu, i podjął on natychmiast pewne działania, walki i trudy o to, żeby odnaleźć jakieś środki terapii, które pomogą właśnie dzieciakom zespołem Down'a. I co się okazuje, tego typu pierwsze działania są podejmowane na modelach zwierzęcych proponuje się pierwsze terapie genowe, które mają na celu niejako uśpienie tego trzeciego chromosomu. Mają doprowadzić do tego, że ten trzeci chromosom niejako nie będzie aktywny. Te prace są zaawansowane i tak jak powiedziałem w badaniach laboratoryjnych na zwierzętach, one są nadal podejmowane. Miejmy nadzieję, że, że ze skutkiem pozytywnym. Natomiast myśląc o zespole Downa, ja gdy zastanawiam się nad tym, a, a znam trochę dzieci z tym zespołem, dochodzę do wniosku, jest to chyba najbardziej Paradoksalne paradoksalny schorzenie, jakie obecnie możemy zaobserwować. Dlaczego? Wszelkie sprawy aborcyjne, jakie w ostatnim czasie miały miejsce, jakby takie były głośniejsze, może przesadziłem może ze wszystkie, ale co najmniej połowa spraw medialnie poruszanych dotyczyła właśnie osób, u których wykryto zespół Downa. Przykładem może być na przykład sytuacja z Wrocławia z 2014 roku, gdy w szpitalu, w jednym ze szpitali, Zamierzano przeprowadzić zabieg aborcji dziecka, u którego wykryto zespół dawna, coś poszło nie tak, i zdecydowano się na, na, jakby, doprowadzenie do narodzin tego dziecka poprzez zabieg cesarskiego cięcia. Dziecko to potem, potem zmarło. I dlaczego o tym mówię? Paradoks polega na tym, że z jednej strony media, gdy w, zaczniemy dokładnie analizować, fascynują się osobami z zespołem dawna, którym coś się udało. Nie wiem, Newsweek przeprowadził wywiad z panią Agnieszką, która jest osobą, która ma 22 lata, skończyła liceum i obecnie sama zajmuje się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Ma zespół Downa. W Hiszpanii jest młody mężczyzna, który ukończył pudełkę specjalną i psychologię, i jest aktorem amatorem, także ma zdiagnozowany zespół down. Ostatnio, bodajże że w Nowym Jorku, cała sala osób, które obserwowały pokaz mody, nagle zamarła, ponieważ okazało się, że jedna z modelek, która brała udział w pokazie, ma zespół Downa. Gdybyśmy spojrzeli na te wszystkie trzy osoby, o których mówię, i przyłożyli nagle do tego ustawę o mm, planowaniu rodziny i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, gdybyśmy zerknęli dokładnie na Artykuł 4a tej ustawy jest tam napisane, że istnieje możliwość dokonania aborcji u osoby, u której stwierdza się prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. I tu lekarze znowuż się kłócą. W Poznaniu rok temu, były dwa lata temu, była sytuacja tzw. Ani z Poznania, u której dziecka wykryto ze ona chciała ona dokonać aborcji. Lekarze się na to nie zgodzili, stwierdzili, że oni nie powołują się w ogóle na klauzule sumienia. Oni stwierdzili, że zespół Dawna dla nich nie jest wadą letalną, czyli taką, która nieuchronnie prowadzi do śmierci płodu. I zdecydowali, że po prostu nie wyrażą na to zgody. W innym szpitalu jednak dokonano tej aborcji. Jak to się zatem dzieje, że z jednej strony fascynujemy się dzieciakami, z zespołem dawna. Yy, yy, generał. Gromozkow Czępiński, który jest tatą chłopca Piotrka Zespołem Dawna, mówi, że syn nauczył go tak wiele, tak dużo. Wiemy, że jest to schorzenie, które wymaga rehabilitacji, wsparcia i konkretnej pomocy. Ale jak to się z drugiej strony dzieje, że lekarze, którzy potrafią walczyć o zdrowie dzieciaków ze zespołem Downa, Inni lekarze jakby bez, bezsprzecznie stwierdza, stwierdzają, że zespół Downa jest tą chorobą, tym schorzeniem, które jakby uprawnia do tego, żeby zakończyć ciążę na wcześniejszym etapie, czytaj tutaj yy, no, doprowadzi do śmierci tego dziecka. W dniu, w którym jest yy, Światowy Dzień Zespołu Downa, czego życzyć dzieciakom zespołu Downa, osobom zespołu Downa? Ja myślę, że yy, życzę im życia przede wszystkim. Tego, żeby te dzieci miały prawo do życia. Mają to prawo do życia, ale żeby to prawo było respektowane. Bodajże Newsweek swego czasu informował, że w Danii według statystyk w 2030 roku nie będzie żadnego dziecka z ze zespołem Downa. Żadne dziecko nie będzie się rodzić. Czy to oznacza, że medycyna poszła tak do przodu i wyleczy te wszystkie dzieci? Niestety mam wrażenie, że chodzi o coś zupełnie innego i mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie.